Raymond Chandler, Król w Złotogłowiu. Hej, Steve. Masz tu etat detektywa hotelowego? Czy hotelowego kota? Posłuchaj tylko tej trąbki, George. Król Leopardi. Dźwięk aksamitny jak skrzydła anioła. No i dobrze. Wracaj na górę i usuń go z korytarza. Co? Znowu? Myślałem, że po mojej ostatniej wizycie ptaszki poszły grzecznie spać. Gość z 816 twierdzi, że nie. Dzwonił przed chwilą na portiernię i mówił, że ten twój król lata po korytarzu w samych spodenkach z puzonem w ręku i urządził sobie z dwoma kolesiami sesję jazzową. A jedna z tych dziwek, które Kilian ulokował w 8.11, odstawia tam dla nich balet. No, bierz się do roboty, Steve. Ale tym razem ma być naprawdę spokój. No idę. Spadać stąd już, ale szybko. No, masz. To i jak ode mnie. Na pamiątkę. Taka siostra. Ciebie odstawię w pierwszej kolejności. No, masz do swojego pokoju. Brazo, przyładujcie mu w bebek. Kręcić śledziowi kark! Ach ty, nie chcesz przypadkiem trafić do Mamra? Zabłóczęgostwo, siostrzyczko? Idź do diabła! Król jest moim przyjacielem! Kapujesz? Trzymaj lepiej łapy przy sobie, ty szpiclu! Chłopaki zabrali cię w trasę? Skąd wiedziałaś, że tu będą? Jest i tu druga panienka. Tak. Spita do nieprzytomności. No tak. Stary numer z rozdartą piżamą. Tutaj nikt się na to nie nabierze, siostrzyczko. Uważajcie, dziewczynki, macie do wyboru albo pójść grzecznie spać i zostać tu do rana, albo wyfrunąć od razu, jak wolicie. Wynoś się. Stąd, ty. Spokojnie, śledziu. Spokojnie, ja nie żartuję. Kładź się grzecznie i śpi. I tak ledwie trzymasz się na nogach, no. Aś, światło, Leopardi. Jest 1:25. Na trąbce grasz bosko i od twojego puzonu uszy nie bolą, ale nie czas i nie miejsce na to. Mówiłem ci już, więc daj spokój i odłóż instrument. Mów do mnie jeszcze. Leopardi robi co chce, kiedy chce i gdzie chce. I nikt nigdy mu w tym nie przeszkodził, śledziu. Idź się przewietrz. Odłóż tę fujarę, ważniaku. Ludzie chcą spać. Tacy już są dziwni, że chcą. Wielki to ty możesz być tam, na estradzie, ale poza nią jesteś po prostu zwykłym facetem. Co to ma kupę szmalu i reputacji, która śmierdzi jak stąd do Miami i z powrotem. Mam swoją robotę i teraz właśnie ją wykonuję, więc dmuchnij jeszcze raz, a owinę ci szyję tą trąbą. Nie znoszę hotelowych szpicli. Cuchną jak szalet publiczny. Jeśli szukasz guza, to chętnie ci go nabiję. To nabij mi tym! Trafiła kosa na kamień. Bracie, no... Już, spokojnie, idź do łazieneczki, ubierz się, chyba, że chcesz wyjść tak jak stoisz. Mnie tam wszystko jedno. No, już, pośpiesz się, no. Ja spakuję twoją walizkę. George,
Daj rachunek pana Leopardiego, jeśli w ogóle coś płaci. Wymeldowuje się. Chyba nie, Steve. Tak też myślałem. No, ruszaj się, królu. Przed hotelem stoją taksówki, pomogę ci się załadować. Ech, żal mi cię, śledził. Naprawdę mi cię żal. Kto tam? Detektyw hotelowy. Chciałbym z panią chwilkę porozmawiać. Właśnie to robisz. Ale nie przez drzwi, jeśli łaska. Masz wytrych, sam sobie otwórz. A, widzę panią w dobrej formie. Nie jest pani ani pijana, ani zaspana. A to rozdarcie na piżamie jest stare jak świat. Co jest grane? Chciałyście oskubać króla? Właśnie się wymeldował, więc nic z tego nie będzie, siostrzyczko. Wy hotelowi tajniacy, żygać mi się chce, jak na was patrzę. Spływaj stąd, ja idę do łazienki. No. O, pistolecik kalibru 0,25. Ciekawe, a to? Pokwitowanie za czynsz. Chyba to wezmę. Może się przydać. Cholera, jeszcze tu jesteś? Wiesz, co spotyka hotelowych szpicli, którzy z wytrychem pchają się po noty do damskich sypialni? Aha, mają kłopoty. A czasem mogą nawet zarobić kulkę. Szperałeś w mojej torbie? Znasz Leopardiego jeszcze z Frisco? Tutaj nie grał już od 2 lat. Wtedy był jeszcze zwykłym trębaczem w zespole Wayna, a Ultigora. To taka marna kapela. Blossom go zna. Blossom to ta na łóżku. Wiedziałyście, że dziś zatrzyma się u nas? A co cię to obchodzi? On nie pasuje do naszego hotelu. To spokojne miejsce, więc nie bardzo sobie wyobrażam, żeby ktoś przyjeżdżał go szantażować akurat tutaj. Idź sobie wyobrażać gdzie indziej. Chce mi się spać. Dobranoc, złotko. I zamknij dobrze drzwi. Klucz Leopardiego, George. Lustro jest w pokoju stłuczone, a na dywanie została jego kolacja. Głównie whisky. O, dobry wieczór, panie Peters. Chce pan ze mną rozmawiać? Co się stało, panie Grace? Leopardi zainstalował się z 2 kolesiami na 8, a reszta zespołu na 5. Ci z 5 poszli spać. Ale 2 dziwki załatwiły sobie jakoś pokój, prawie drzwi w drzwi z Leopardim, skumały się z nim i całe towarzystwo wyległo na korytarz. O, ubaw był przedni. Nie mogłem się cackać, jeśli miałem z tym skończyć. Jak widzę, postąpił pan z właściwym sobie taktem. Ale on do mnie strzelał z tego pistoletu. Na szczęście spudłował, ale no, gdyby trafił. Lubię swój brzuch takim, jakim jest. Z jednym tylko wlotem i wylotem. Na liście płac figuruje pan jako nocny recepcjonista. Bo nie lubimy nazwy detektyw hotelowy. Ale ani recepcjonista, ani detektyw hotelowy nie ma prawa wyrzucać naszych gości bez uzgodnienia tego ze mną. W żadnym wypadku, panie Grace. Człowieku, on do mnie strzelił, rozumiemy się? Gdzie jest powiedziane, że mam puszczać płazem takie rzeczy? Niech pan weźmie pod uwagę jeszcze i to, że głównym udziałowcem tego hotelu jest pan Halsey G. Walters. Pan Walters jest również właścicielem klubu Charlotte, gdzie w środę wieczorem król Leopardi rozpoczyna występy. I właśnie dlatego, panie Grace, Leopardi zaszczycił nas swoją obecnością. Czy pańskim zdaniem miałbym panu jeszcze coś do powiedzenia? Aha, że jestem zwolniony. Bardzo słusznie, panie Grace. No, dobranoc panu. Och, słoni Walters. Co, George? Twardziel i lepszy cwaniak. Taki sprysiarz dobrze wie, że ta buda i klub Charlotte mają cokolwiek inną klientelę. Czy to Peter zaprosił do nas Leopardiego? Chyba tak, Steve. To dlaczego on nie dostał apartamentu z prywatnym tarasem, gdzie mógłby tańczyć do upadłego za swoje dolce?
Dlaczego ulokowano go na średnio drugim piętrze dla przyjezdnych? I dlaczego Kilian zakwaterował te dziewczyny tak blisko niego? No, nie wiem. Może Leopard jest skąpy i oszczędza pieniążki. A jak to było z dziewczynami? Też nie mam pojęcia. Wszystko to nie ma sensu. Ale brak mi będzie tej budy. A mnie też będzie ciebie brak, Steve. Ale to dopiero za kilka dni. O, od jutra biorę tydzień urlopu. Mój brat ma domek w Christ Lane. Nie wiedziałem, że masz brata. On rzadko zagląda do miasta. A kawał chłopa ten mój brat. Kiedyś był zawodowym bokserem. No nic. Trzeba przeczekać do rana. Położę się w swoim pokoju. Schowaj gdzieś tę pukawkę Leopardiego. Coś tu śmierdzi. Wszystko na to wskazuje, że znalazłem nową robotę. W pokoju Leopardiego znajduję podartą kartkę z pogróżkami. Klasyczna próba szantażu. Litery, słowa wycięte z gazety. Zaraz. 10 kawałków w czwartek wieczorem. Dobrze. Leopardi. Dzień po premierze w klubie Charlotte. Inaczej. Mogiła jej brat. Ach, resztę zatarte. Aha. A obok pokoju Leopardiego instalują się dwie dziewczyny. Jedna ma pistolet. Trzeba będzie ją przycisnąć. Jeśli opuści hotel, odwiedzę ją w domu. Zaraz, mam jej adres. Tak, adres i nazwisko na pokwitowaniu za czynsz. Ach, jak wspaniale gra ten Leopardi. Bo ja wiem, może ja byłem dla niego za ostry? Pan tu szefuje? Jasne, że ja. Jack Stojanow, 138 kilo w samych gaciach i wciąż jeszcze w pełnej formie. Kto mieszka w 211? 211? Panienka. Sama? O, dalej. Pytaj pan, pytaj. Właśnie to robię. No to chodź pan pytać się do kuchni. Napijemy się piwa. Piwa, napijemy się piwa. Masz puszeczkę? Tajniak. Tajniak. Prywatny detektyw. A, jeden z tych. Jaki numer wywinęła tym razem? Jak zwykle, podarta piżama i tak dalej. Tyle, że tym razem dostała swoją dolę. Masz wielkie dłonie. To mogła być twoja robota. Że co? A tak, może jesteś czysty, ale masz takie łapki, że gliny wymalowałyby cię tam i nazad i z powrotem. Co jest grane, koleś? W co ty chcesz mnie wrobić, co? Przymknij się, dziewczyna jest sztywna, uduszona. O cholera. U siebie na górze, ktoś ją załatwił. Gdzieś tak przed południem. Gołymi rękami, takimi jak twoje. Daj sobie spokój z tą spluwą. Twardy jesteś. Po iluś tam latach na ringu potrafię ocenić krzepę faceta. Prawdziwy twardziel z ciebie, synku. Ale ołów jest twardszy. Więc gadaj. Migiem. No dobrze, zapukałem do niej bez skutku. Otworzyć ten zamek to pestka, więc wszedłem. Mało brakowało, a byłbym jej nie zauważył, bo łóżko było rozłożone, a ona leżała pod nim. Podniosłem je, jak już miałem wychodzić. No i znalazłem ją. Ona nie żyje, panie Stojanow, więc odłóż pan tego gnata. Trafiają mi się tu czasem truposze, a co jeden to samobójca, ale pan coś mówił o moich rękach. Żartowałem. Ona ma na szyi ślady paznokci, a pan obgryza paznokcie do samego ciała. Jest pan czysty. Pewnie jacyś faceci do któregoś z lokatorów. Otworzę im i zaraz tu wracam. A niech to szlak. Dopadli go jak dziecina i już ich nie ma. Cholera. Czym mogę służyć? Jest król Leopardi?
A ten muzyk? Tak. Występuje dopiero od jutra. Myślałem, że może wpadnie już dziś na, powiedzmy, próbę, czy tam coś w tym rodzaju. Kubański przyjaciel? No, znajomy. Nie szukam pracy, ani nie chcę mu wcisnąć żadnych piosenek, jeśli o to panu chodzi. Jest w barze. A. Siedzi z taką wysoką, rudą, bardzo efektowną dziewczyną. Aha. Tam na lewo, proszę. Aha. Hej, królu! Przepraszam. Sukinsynie. Zapomniałeś wczoraj czegoś w hotelu. Chyba powinieneś coś z tą kartką zrobić. Weź to. Ty, sukinsyno, jak śmiesz się do mnie odzywać? Och, daj spokój. Naprawdę chcę z tobą porozmawiać. Mało ci? No to masz, jeszcze raz. To ci chyba wystarczy. Żegnam. Skurczę, że chusteczka. Niech pan zetrze krew z brody, zanim poplami panu koszulę. Uderzył go pan? Nie. A może go pan sprowokował? Nie. To prawda, Bill. Król po prostu znów musiał zaprezentować się publiczności z najlepszej strony. No cóż, my tu nie przepadamy za bijatykami. Przyślę tu kelnera. Pan pewno wypije coś mocniejszego. Proszę usiąść. Dziękuję. Mam to, czego pan szuka. Podniosłam tę kartkę papieru. Ja wypiję brandy z wodą sodową, a pan? Parę gorzkich kropli z kolą. A pani dobrze zna Leopardiego? Od lat. Widujemy się raz na jakiś czas. Choć nie wiem, co ci do tego. Tylko na miły Bóg nie przybieraj czasem tonu pana i władcy. Nie cierpię takich mężczyzn. Kiedyś śpiewałam w jego zespole, ale krótko. Z nim nie da się tylko śpiewać, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Ale dałaś mu się zaprosić na jednego? Tak. Jutro zaczyna tu występy. Namawiał mnie, żebym znów z nim śpiewała. Odmówiłam. Ale kto wie, czy nie będę się musiała zgodzić przynajmniej na kilka występów. Właściciel klubu Charlotte jest zarazem właścicielem mojego kontraktu i stacji radiowej, dla której wiele nagrywam. Słoń Walters. Tak, pojadają, że jest twardy, ale uczciwy. Nie poznałem go osobiście, o szkoda. Proszę, niech pani to przeczyta. A nazywa się pani? Dolores Chiosa. Dolores Chiosa, bardzo ładnie. Dolores Chiosa. Pani śpiew też mi się podoba. Często słucham pani nagrań. Pani nie próbuje przedobrzyć, jak to wyciskaczki łez, co to tylko tłuką szmal. A kto podarł tę kartkę? Pewnie Leopardi. Znalazłem te strzępy u niego wczoraj w nocy w koszu na śmieci. Poskładałem je, jak już wyjechał. Facet ma nerwy. Albo dostaje tego tyle, że nie robi to na nim wrażenia. Albo uznał to za kiepski żart? Być może, ale jeśli jest taki, jak słyszałem, to któryś z tych listów okaże się prawdziwy, a jego autor nie poprzestanie na szantażu. Jest dokładnie taki, jak słyszałeś. Wobec tego kobiecie byłoby nietrudno dostać się do niego. Uzbrojonej kobiecie. Prawda? Na twoim miejscu zapomniałabym jednak o całej sprawie. Gdyby chciał ochrony, to Walters mógłby mu zapewnić lepszą obstawę niż cała policja razem wzięta. A skoro nie chce, to co ci do tego? Ja w każdym razie gwiżdżę na to. Twarda z pani dziewczyna, panno Chiosa. No cóż, może i tak. Ale teraz naprawdę cię żegnam, Steve. Powodzenia, detektywie. Halo. Czy to Steve? Tak, to ja. Słucham cię. Wiem, kto dzwoni. Oh, będzie z ciebie jeszcze detektyw. I zdaje się, że właśnie ode mnie dostaniesz pierwsze zlecenie. Mógłbyś przyjechać do mnie natychmiast? Renfrew 2412, ostatni domek w tylnym rzędzie. Dobrze, dobrze, ale co się stało? Chodzi o Leopardiego. Nie mogę się go pozbyć. On zasnął w mojej sypialni. W porządku. Będzie cię to kosztować $20. Oczywiście. Pośpiesz się, proszę.
zabawne, ale dzwoniłam do ciebie zamiast do Waltersa. On by mi zapewnił lepszą ochronę. Ale ty, w przeciwieństwie do niego, może mi uwierzysz. Nie zapraszałam Leopardiego. O ile się orientuję, nikt oprócz nas nie wie, że on tu jest. A czego tak się przejmujesz? Załatwię tego drania, nie wyjmując rąk z kieszeni. Tak jak wczoraj, mimo że strzelił do mnie z pistoletu. Ale wtedy to nie był mój pistolet. Oczywiście, że nie. Co, Udia? Dzisiaj ma mój pistolet. A sam mówiłeś, że uzbrojona kobieta bez trudu dałaby mu radę. On się nie upił, Steve. Nie żyje. Leży tam w żółtej piżamie. Martwy. W moim łóżku. I ściska mój pistolet. Od początku nie wierzyłeś, że się po prostu upił. Powiedz. Chodź, obejrzymy go. Król w Złotogłowiu. Czytałem kiedyś taką książkę. Zdaje się, że lubił kanarkowy kolor. Czy jesteś pewna, że to twój pistolet? Tak. Leżał w biurku w salonie. Nie nabity, ale naboje też tam były. Sama nie wiem, po co go trzymałam. Dostałam go kiedyś. Nawet nie potrafiłabym go nabić. Nie spodziewam się, że ktoś mi uwierzy. Chyba równie dobrze możemy wezwać policję. Nie, nie, nie. Żadnych glin. Idź do salonu. Łyknij sobie coś. Steve. Tak? Nie zabiłam go. Nie wpuściłam go dziś do domu. Nie miałam pojęcia, że się tu wybiera, że miał powody, by się u mnie zjawić. Możesz mi wierzyć lub nie. Ale coś w tym wszystkim nie gra. Leopardi był ostatnim człowiekiem na świecie, który odebrałby sobie swoje cenne życie. Wcale tego nie zrobił, skarbie. Zamordowano go. Oh. Tak. A cała ta aranżacja ma na celu wymuszenie ochrony na słoniu Waltersie. Idź już. Muszę tu przygotować wszystko na przyjście policji. Jak dawno pracuje u ciebie Agata? Około roku, no tak, tak, rok. Kradnie? A czy to ważne? One wszystkie coś podbierają, kosmetyki, bończochy. Dlaczego pytasz o to, Steve? Droga pani, ona musiała dać komuś klucz do tego domu. To oczywiste. Od ciebie go nie dostał, od dozorcy też raczej nie. Ale Agata miała trzeci, jasne? Tracimy tylko czas, Steve. Trzeba dzwonić na policję. Nikt tu nic nie poradzi. Jestem skończona. Pomyślą, że była to kłótnia kochanków, a nawet jak mi uwierzą, to wyjdzie na to, że zastrzelił się w moim łóżku. I też jestem skończona. Pójdziemy do Waltersa, a raczej ty do niego pójdziesz. Słoń wybierze gliniarzy, a ci, których on wybierze, nie narobią rabanów w środku nocy i nie zlecą się z dziennikarzami. Przyjdą cicho, jak przedsiębiorcy pogrzebowi. Walters to już załatwi. Na to właśnie liczył morderca. Ja tymczasem wezmę się za Agatę. Muszę mieć rysopis faceta, któremu obchnęła klucz. Skąd masz pewność, że go zamordowano? Leży nie w swojej piżamie. Jego miała monogram. Wielki, czarny monogram. Wiem, bo wczoraj pakowałem jego rzeczy, kiedy go wywaliłem z kartona. Ubieraj się, skarbie, i daj mi adres Agaty. Komenda? Proszę z oficerem dyżurnym. Niech pan pisze, panie sierżancie. Brighton Avenue, koło numeru 1200. Strona zachodnia. Podjazd do pustego domu. Do pustego, tak. Zapisał pan? Stoi tam samochód z trupem kobiety w środku. Cześć, Kila. Siema, Steve. W końcu dali ci kopa, co? I to bez powodu. Samo życie. Dobra, dobra. Macie już kogoś na moje miejsce? Nie, nie, nie. Nie, nie, nie potrzebujemy tajniaku. Będziecie potrzebowali, jeżeli taki stary wyga jak ty melduje lafiryndy obok takich facetów jak Leopardi. To nie ja, stary.
Zastępował mnie Myler. Aha. A on w końcu jest buchalterem, a nie recepcjonistą. A dlaczego Leopardi dostał pokój na 8 piętrze, a nie apartament? Nie ja go meldowałem, Jopo. Miał rezerwację. Chyba sam tak chciał. Jego chłopaki też się wymeldowali? No oczywiście. Przenieśli się do Normandii. Zadzwoń tam i poproś Leopardiego. A dlaczego? Dlatego, że jesteś równy chłop. Jeżeli podejdzie do telefonu, po prostu się rozłącz. A jeśli wyszedł, to dowiedz się dokąd. No, niech będzie. Poczekaj chwilę. Nie ma go. Hmm? W jego apartamencie odbywa się jubel. Słychać nawet przez telefon. Facet, z którym gadałem, był względnie trzeźwy. Powiedział, że koło 10:00 Leopardi dostał telefon od dziewczyny. Wyszedł cały w skowronkach. Chwalił się, że ma jakąś szałową randkę. Dobry sobie kumpel, dzięki. Słyszałem, że Leopardi do ciebie strzelał. Peters zrozumiał to dopiero jak zobaczył lustro w 8:15. Gdybyś chciał do nas wrócić, Steve, to... Dzięki, żeś o tym pomyślał, ale nie. A, w związku z tą historią coś mi się przypomniało. 2 lata temu jakaś dziewczyna zastrzeliła się w 8:15. Co za dziewczyna? Ja nie wiem. Nie pamiętam jej nazwiska. Jakaś mała, której tak dokopali w życiu, że chciała tylko umrzeć w czystym łóżku. Akta hotelowe. Muszą tam być wycinki z gazet. Chcę to zobaczyć. Jakim cudem nas tutaj znalazłeś? Siadaj. Dzięki. Nie było to takie proste. Wczoraj w nocy mówiłeś, że twój brat ma tutaj domek, pamiętasz? No i wiesz, pytałem o niego kilka osób, ale nikt nic nie wiedział. Dopiero jak powiedziałem jednemu facetowi, że to były bokser, skapował, o kogo chodzi i wskazał mi ten dom. No tak, tak. On nie nazywa się tak jak ja, Myler. Używa nazwiska z ringu. Gav Taylee. Rozumiesz? Mm-hmm. No, obudzę go. Aha. Napijemy się kawy. Gav już wstał. Kim jest twój kumpel, George? Steve Gracie. Nocny tajniak z naszego hotelu. Aż do ostatniej nocy. Aha. Fajnie, że mogłem cię poznać. Złapałeś już jakąś pracę, Steve? No tak, w pewnym sensie próbuję jako prywatny łaps. Król Leopardi dostał w czapę. Dostał w czapę? Tak. Gdzie? No nie mów, że... Nie, w hotelu, George. Szkoda, co? W mieszkaniu pewnej miłej dziewczyny. Stary numer z lipnym samobójstwem. Ale tym razem to nie przejdzie. Ta dziewczyna jest moją klientką. Poznałem ją wczoraj w klubie Charlotte, gdzie była z Leopardim, a w nocy zadzwoniła do mnie. Leopardi leżał na jej łóżku w żółtej piżamie, martwy. A to świństwo. No nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Tyle, że to nie była jego piżama. Jego miała monogram i była atłasowa, a nie jedwabna. Poza tym nie zastrzelił się sam. Zabójstwo miało się odbyć zeszłej nocy w hotelu w pokoju 8:15. Ale popsułem cały plan, wyrzucając Leopardiego za zbity pysk, zanim ta brunetka zdążyła się do niego dobrać. Mam rację, George? Nie wiem, co ty mówisz? Myślę, że wiesz. Byłaby to pewnego rodzaju romantyczna sprawiedliwość, gdyby udało się załatwić króla w numerze 8:15. Bo właśnie w tym pokoju 2 lata temu zastrzeliła się pewna dziewczyna. Używała nazwiska Eve Taylee, ale naprawdę nazywała się Eve Myler. Z takiego gadania nic dobrego nie wyjdzie. Eve była naszą siostrą i zastrzeliła się w kartonie. I co z tego? Posłuchaj, George, to ty zameldowałeś obok Leopardiego za dziewczyny? To ty namówiłeś Petersa, żeby zaprosił króla do Carltona pod pretekstem, że właściciel hotelu jest jednocześnie właścicielem klubu Charlotte? Facet kalibru Waltersa akurat zawracałby sobie głowę załatwieniem kwatery dla jakiegoś grajka. Steve, co ty mówisz? Przykro mi, stary. Lubiłem cię, ale nie lubię dusicieli kobiet. I tych, którzy wrabiają kobiety, żeby ukryć własne popełnione z zemsty morderstwo. Wolnego. Trzymam cię na muszce. Nie doceniłem cię. Steve, Leopardi był ostatnią świnią. Kochaliśmy naszą siostrę, a on zrobił z niej dziwkę. To było jeszcze dziecko, głupie dziecko, które zakochało się. A on stał się sławny i rzucił ją dla rudej wyciskaczki łez. I dlatego warto było zabić 4 ludzi?
A jeśli chodzi o Dolores, Kioza, to nie pozwoliłaby Leopardiemu oczyścić sobie butów ani przedtem, ani potem. Ale ją też musieliście wplątać w to wasze parszywe morderstwo. Rzygać mi się chce na twój widok, George. Każ swojemu braciszkowi mordować dalej, niech sobie nie psuje zabawy. No, wystarczy tego gadania. Koniec z tobą, chytrusie. Pewnie nie powiedziałeś nikomu, gdzie jedziesz. Zdążymy stąd uciec. Czy nie można załatwić tego inaczej, Gaw? Oczywiście, że nie, George. W gruncie rzeczy jesteście zwykłymi bandziorami. Dwaj sfiksowani sadyści, udający mścicieli skrzywdzonej dziewicy. Lepiej się pomódl. A spróbuj raczej załatwić mnie tak, jak radzisz sobie z kobietami. Gołymi rączkami. Milcz! Co to? To twoja sprawka, George! Tak, Gaw. Widziałem, jak Steve wysiada z samochodu. No, za dużo już było tych zabójstw, Gaw. Dlatego wyjąłem kulę z twojego rewolweru. Uratowałeś mi życie, George. Siadaj przy biurku. Opisz po kolei, jak to było. On nie żyje? Tak, George. Zabiłeś go. O tym też napisz. O, zabawne. Chciałem wykończyć Leopardiego sam. Własnymi rękoma. Kiedy znalazł się na szczycie i miał co tracić. Po prostu wykończyć go, no! I ponieść karę. Ale Gaw chciał to rozegrać sprytnie. On wali morda bez żadnego wykształcenia. Chciał pokombinować, obmyślał plany. Ach, bo ja wiem. Może dlatego dorobił się nieruchomości na Court Street, którą zarządzał Jack Stojanow i w której mieszkała ta dziewczyna. Brunetka. Nie wiem, jak trafił do pokojówki Dolores Kioza. Ale to chyba nie ma większego znaczenia. Idź, spisz to. To ty zadzwoniłeś do Leopardiego, udając dziewczynę? Tak, wszystko to opiszę, Steve. Złożę swój podpis, a potem mnie puścisz. Dobra? Dobra. Tylko na godzinę. Zgoda, Steve? Tylko na godzinę. Tylko na godzinę, dobrze, George. Tylko dam ci godzinę. Ale siadaj i pisz. Okej. Pan Walters? Tak, słucham. Nazywam się Steve Grace, jestem... Wiem wszystko, synu. Tak, przy okazji, wiadoma pani, ma się dobrze. Zdaje się, że śpi teraz na górze, mów. Dzwonię z Crestlin, ze szczytu Arrowgrade. Leopardiego zabiło dwóch mężczyzn. Jednym z nich jest George Myler, rewident w hotelu Carlton. Drugi to jego brat, Gaff Tiley, były bokser. Tiley nie żyje, zastrzelił go brat. Myler uciekł, ale zostawił mu szczegółowe zeznania na piśmie z własnoręcznym podpisem. Szybko działasz, synu. Chyba po prostu zbzikowałeś. Przyjeżdżaj tu zaraz. Dlaczego oni to zrobili? Z powodu siostry. Z powodu siostry? Tak. A co z tym, który uciekł? Nie chcemy, żeby jakiś prowincjonalny szeryf albo spragniony, słaby prokurator zaczął coś kombinować. Oto może być pan spokojny, panie Walters. Chyba wiem, dokąd uciekł. Przed chwilą słyszałem syreny policji i karetek na zakręcie. Nad urwiskiem. W teatrzyku Zielone Oko przedstawiliśmy dziś Króla w Złotogłowiu Raymonda Chandlera w przekładzie Roberta Ginalskiego i adaptacji Bożeny Helbracht. Wystąpili Joanna Jędryka, Edyta Jungowska, Ewa Serwa, Tadeusz Borowski, Juliusz Berger, obok nich także Adam Bauman, Jan Warek.